No, ładnie. Wiem. Witamy, witamy. Ola. Hejka. Nie ciamkaj. Ja jeszcze ciamkam. Dla pana na gorącym uczynku. Później musi chodzić po polu i kalorie zrzucać. Mi by też się przydało trochę brzucha. Także mamy tyle areału. Łąki zostały na koniec. Ostatnie pole, na którym byliśmy, wczoraj zostało zasiane. Także ładnie mówiąc, dupa zbita. Przepraszam. No, zostały łączki. No i dopiero za jakiś czas, jak będą nowe pozwolenia, no to będą, ale to już po żniwach. Będziemy chodzić. Po żniwach, będziemy chodzić po polach. Na razie łączki, trochę ugorku. Tam mamy kilka takich małych lasków prywatnych. No, ogólnie dalej od domu, no ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Dobra, bo się rozpędziłem na gadu. Jeszcze tylko chłopaki, wszystkiego najlepszego, żeby nie było. O właśnie. Najlepszego, zdrówka, nie wiem, szczęścia, płytkich dołków, złota, srebra, co sobie życzycie. Ja bym czegoś jeszcze sobie życzył, ale lepiej nie będę mówił. Dobra, do pierwszego. No i chciał, nie chciał. Jest. Jest pierwsza monetka i powiem ci, nie byle jaka. Fenolek cesarstwa, 1917 rok. Jedynka, tak? Jedynka, no. Bita w aluminium. No, dzisiaj jest dzień chłopaka, to masz szczęście. Tak, bo dzień chłopaka. Jednego już mam w kaserku, ale bardzo słaby stan. Doczyszczę tego. Wypadł mi przy czyszczeniu z ręki. I po prosto do worka, do śmieci. Tak się prezentuje. Oszczędzali Niemcy pod koniec wojny już bili monetki z aluminium, a nie z miedzi. Co tam, Ola? Same śmieci. No jak to na takich łąkach, ugorach. Ta łąka już, jak widać, tak. Ta łąka, jak widać, już stoi troszkę odłogiem. Jeden. No jaki ładny stan. Fajny, nie? No tutaj fajny piaseczek jest. 1877. No. Elegancki. No. Fajna zima. Pięknie. 2-1 dla ciebie. No. Z dzisiejszego wypadu chyba nie będzie filmu. Będzie trzeba połączyć kilka wypadów. Minęło z 1,5 godziny. Ja bez monetki. Śmigam tutaj po łączce. Olka tam po ugorze, po tych krzakach. No i patrzcie na to. Aluminiowy. Jest rozwałka, normalnie rozwałka systemu. Nie wiem, co o tym myśleć. No nic, no cieszę się. Następne do kolekcji. No jak mówiłem, musiałem pomarudzić. Szkoda, że szybciej nie zacząłem. Bo jest w końcu jakaś monetka. No ale mówię, łąka jest pusta, kupa śmieci, a tutaj jest droga. No i na tej drodze i krzyżyk, i teraz monetka. 2 złote z PRL-u. Nic lepszego.
Jak tam? Jakie? Jakie? Idę zobaczyć. To kurde. Zemsta PRL-u. Zobacz, jaka popielniczka. Cała jest. Cała jest, nie ten. A to wykopałaś? Nie, leżała. Tak, leżała, no, jak wykopałam. Cała jest. I na co nam ona? Nie, wzięłam. Ile masz monetek? 4 z tym. Zgadnij, co znalazł. Nie wiem, co mogłeś tu znaleźć. Tutaj nic nie ma oprócz śmieci, które leżą dookoła, więc nie trzeba kopać. No, silver gosh. I co znalazłeś? No zgadnij. No nie będę zgadywać, to zgaduj zgadula. Zgaduj zgadula. Pewnie tam, medalik albo krzyżyk. Krzyżyk. Krzyżyk, no. To i tak, ale tam... Położę, położyłem do auta. Tam w lesie nie ma nic. No ten fenolek pierwszy. Jezu, ale zjechany. A to? 2 złote z PRL-u. Ja dzisiaj... Ja mam 20 groszy z PRL-u. Ja dzisiaj naprawdę dałem ognia. Jest 18:05. Czyli jesteśmy 3 godziny. Właśnie pękły. No. W terenie. No i co? Ola dowaliła sreberko. Z jednej strony widać tę głowę, a z drugiej strony nie widać nic. Z drugiej strony trzeba wrzucimy do tego i się wyczyści. A nic nie będzie. Także Ola ma sreberko, ja mam krzyżyk. Ale te dwa fenolki moje też fajne wyszły, na pewno w fajnym stanie. No, fenolki fajne, fajne, fajne. Fajne, że takie ten elegancki. 7-7. No niestety, na tej łące nie ma kompletnie, znaczy są, folii jest multum, no, folii jest multum, no ale znalazłam parę. Ola wygrała 4-2. Taką popielniczkę. Ja mam krzyżyk, popielniczkę znalazłam. Miałem zacząć od śmieci, patrzcie, patrzcie ile śmieci natargaliśmy. Bez kopania muszę było zbierać. Jest harmonijka. Są łyżeczki, chyba 4 znalazłem. Są łyżeczki, to są moje 2. No ja tak jak połówki. Ameliniowe, takie same. No, jest jedna, druga. To jest moja duża łycha. To jest uchwyt od garka. To jest gwizdek z czajnika. No. O, to jest mini jack z Walkmana. Młodzi nie wiedzą, o co chodzi. Dźwucha. Druty, druciki. Także jeden granat. Ja mam śruba. Śruba? Śruba. Śrubę. To jakiś robił? No, będę płakał. Płacz. Zapłakał. Płacz. Dupa. Dupa, dupa, dupa. Dupa, dupa i kamień i kupa. No, takie bidy to dawno. Dobra. Takie łąki, nie? Takie ten, niby polan i niby a ten. A napalony byłem tutaj przyjechać, kurde, no, jak tu nic nie ma. Szczerbaty na suchary. Nie. No i zobaczymy. Jutro będzie lepiej. Pa, trzymajcie pa. Się, pozdrawiamy. Miłego wieczorku. Hej. Tarara, tarara, tarara. No jest ten. Zapomniałem powiedzieć, że zapraszam do Wojciecha na kanał Egon. Gang poszukiwaczy. Wszystko na temat. Zapraszamy. Piona, hej. Hej.